Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Versus. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się klasycznemu pojedynkowi między Chrisem a szefem. Zapraszam do oglądania. Na samym starcie powiem, iż pomysł na odcinek powstał dzięki użytkownikowi Mua. Z tego miejsca dziękuję i jedziemy z koksem. Chris na początku był trzeźwo myślącym prowadzącym ten reality show i było widać, że był bardzo ludzki, bo nie raz, nie dwa potrafił martwić się o los dzieciaków. Niestety z czasem coś mu padło na dekiel i zaczął pokazywać mocno socjopatyczne zachowania. Na przykład w wyspie Pakitew, gdzie to było mu totalnie obojętne, co się stanie z obozowiczami, czy oni przeżyją, czy nie. Gdzie to na przykład w planie potrafił panikować w momencie, kiedy woda się podnosiła, a obozowicze mogli utonąć. Szef z kolei zawsze był twardym zawodnikiem, ale jednak miał miękkie serce, nie raz, nie dwa. Potrafił pokazać, gdzie raki zimują oraz często i gęsto nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Więc patrząc na pojedynek tych dwóch, to wydaje mi się, że bezapelacyjnie wygrywa szef. Po prostu pod wieloma względami jest silniejszy od Chrisa oraz sprytniejszy. A wy, co sądzicie o pojedynku tych dwóch? Piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub dół, jak się spodoba, bądź też i nie. I udostępnijcie ten film tak, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć!